Cześć. Dzisiaj polecam Ci bardzo profil Patryka Jasińskiego, który zajmuje się sprzedażą i sprowokował mnie do rozmyślań na temat słowa problem. Słownictwem sprzedaży zajmuje się też Szymon Negacz. Popełnił on bardzo fajny podcast Nowoczesna sprzedaż i marketing. I tak sobie pomyślałem, że dodam swoje 3 grosze do tutaj osiągnięć moich kolegów i podzielę się z Tobą pewnymi przemyśleniami na temat słowa problem. To słowo wyrugowałem ze swojego marketingowego słownika. Słowo problem to tyle co przeszkoda, to coś trudnego, ale ma ono nacechowanie pejoratywne. Nie ma w tym słowie niczego, co by motywowało do pokonania owej przeszkody. Więc kiedy mówisz sobie, mam problem z tym klientem, to tak naprawdę w ogóle nie ułatwiasz sobie, a wręcz utrudniasz sobie rozwiązanie tej sytuacji. No właśnie, skoro mamy nie używać słowa problem, to co w zamian? W zamian proponuję takie zwroty jak sytuacja, wyzwanie i sprawa do załatwienia. Sytuacja. Sytuacja to podejście, które być może znasz z kina amerykańskiego. Kiedy masz film sensacyjny i wszystko się wali i na przykład szpieg się wymknął z obławy, to w tym centrum sterowania, gdzie CIA mówią "We have a situation". We have a situation. Kiedy klient do Ciebie przychodzi z reklamacją, to masz problem, ale kiedy przychodzi z reklamacją i karabinem, to masz sytuację. Więc u nich we have a situation urasta trochę do rangi takiego problemu wielkiego kalibru. Natomiast ja proponuję myśleć o sytuacjach również w kontekście tych drobniejszych spraw, drobniejszych problemów. Dlatego, że słowo sytuacja nie ma tego pejoratywnego nacechowania, dlatego, że słowo sytuacja jest pozbawione tej trudności i nie wdrukowuje sobie sam do głowy, że jest to coś trudnego. Drugi sposób to wyzwanie. Wyzwanie. Mam wyzwanie z tym klientem. Mam wyzwanie z finansami osobistymi. Mam wyzwanie z samochodem. Tak naprawdę wyzwania też brzmią zupełnie inaczej. Wyzwanie to nie to samo co problem. Wyzwanie to taki problem, ale z pozytywną motywacją. To jest pewna przeszkoda, którą ty po prostu chcesz pokonać. I mówiąc o wyzwaniu, to tak naprawdę odpalamy sobie pewien mechanizm grywalizacyjny. To tak naprawdę chcemy pokonać daną przeszkodę. Więc w przypadku spraw dużych uważam, że słowo wyzwanie jest bardzo fajne. No ale jeśli coś nie jest sytuacją, ale jeszcze nie jest wyzwaniem, to co wtedy? No to właśnie wtedy przydaje się sprawa do załatwienia. Czyli na przykład mam sprawę do załatwienia ze zmianą opon w samochodzie. Mam sprawę do załatwienia z na przykład z pracownikiem. Mam sprawę do załatwienia z jakimś tam klientem na przykład. Generalnie sprawa do załatwienia to jest również jakiś rodzaj problemu, jakiś rodzaj jakby sytuacji, na którą ty musisz zareagować, ale ponieważ od razu mówisz sobie, że to jest do załatwienia, to tak naprawdę wdrukowujesz sobie, że da się to osiągnąć stosunkowo łatwo. A jakie jest Twoje zdanie na temat słowa problem? Jakie masz swoje triki na zastąpienie tego słowa w komunikacji, a może nie zastanawiałeś, bądź nie zastanawiałaś się wcześniej nad tym słowem i wciąż jeszcze go używasz? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie. Do zobaczenia.